Loża radiowa. 14 minut po godzinie 12. W loży radiowej są już nasi goście. Witamy pani poseł Katarzyna Czuchara, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam wszystkich radiosłuchaczy. Ten piękny, słoneczny, aczkolwiek mroźny dzień. Mroźny, mroźny, trzeba przyznać. Oraz poseł Platformy Obywatelskiej, pan Rajmund Miller. Dzień dobry. Serdecznie państwa witam. I zaczniemy od tematu, który to się nie za często zdarza, chyba łączy naszych gości, to jest problem dekady w Nysie, galerii handlowej, którą zainteresowali się wszyscy parlamentarzyści z południa regionu. Pani poseł, pani nie jest posłanką z Nysy, ale interweniowała pani w tej sprawie. Tak, oczywiście, dlatego, że jeśli chodzi o kwestię Nysy, Nysa jest na terenie województwa opolskiego i ja reprezentuję nie tylko swój powiat, natomiast reprezentuję całe województwo. Dlaczego tutaj zainteresowaliśmy się tą sprawą? Bo szanowni państwo, jeśli zachodzi podejrzenie, iż akty prawne, które zostały sporządzone przez miasto Nysa, zostały sporządzone niezgodnie, jest takie podejrzenie z prawem, no to w takiej sytuacji my jako Prawo i Sprawiedliwość wstrzymywaliśmy się przed głosowaniem. Wojewoda złożył skargę do sądu administracyjnego. Niebawem, prawdopodobnie za kilka miesięcy, będzie orzeczenie sądu w tej sprawie i wtedy można dalej nad tą sprawą procedować. Ja pragnę zauważyć, że w przeciągu ostatniego roku, czyli w 2015 roku, sąd administracyjny unieważnił 4 akty prawne właśnie z miasta Nysy. Te 4 sprawy nie były aż tak bardzo, że tak powiem, ważne, natomiast to pokazuje, w jaki sposób jednak takie ważne sprawy są realizowane. Mam tu na myśli akt prawny dotyczący podwyższenia diet dla sołtysów. Sołtysi niestety musieli te diety wracać. Następna sprawa to była sprawa barszczu Sosnowskiego, też sąd administracyjny unieważnił ten akt. Kolejna sprawa to jest opłata targowa i opłata parkingowa. My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy jak najbardziej za rozwojem regionu, za rozwojem Nysy, ale to musi być wszystko zgodne z literą prawa. Panie pośle, pan też ma zastrzeżenia co do tego dokumentu, tak jak wojewoda? Tak, od dość dawna mamy zastrzeżenia do działań burmistrza i jego ekipy. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że wszystkie opcje polityczne stoją na straży przestrzegania prawa. A ja przypomnę, że tak naprawdę pani poseł mi bardzo delikatnie o tym, że mogło nastąpić naruszenie prawa. My natomiast uważamy, że nastąpiło ewidentne, ponieważ w studium, projekcie studium, który został zrobiony tylko dla jednej firmy prywatnej, która chce wybudować galerię w Nysie, nie został wpisany współczynnik intensywności zabudowy. I taki projekt został przekazany instytucjom, które decydują o pozwoleniu, czyli konserwatorowi wojewódzkiemu, wojewodzie, do urzędów marszałka. Natomiast inny dokument został przedstawiony Radzie Miejskiej do głosowania. To już jest przestępstwo naszym zdaniem, dlatego że to są bardzo ważne dokumenty i dopisanie pewnych danych do tego dokumentu już post factum, po tym jak wojewoda wydał opinię, jak urzędy wojewody i marszałka wydały opinię, a jest zdecydowanie złamaniem prawa. Rada Miejska wydała uchwałę na podstawie sfałszowanego dokumentu. I to jest cała przyczyna, dla której nie zgadzamy się z tym, żeby tak procedować prawo w naszym mieście. My mamy jeszcze wiele innych zastrzeżeń co do działania w ogóle pana burmistrza zadłużającego w tempie naprawdę kosmicznym nasze miasto i co może przynieść nieodwracalne skutki dla miasta, ale tam jeszcze pani poseł nie mówiła o tym, że jest potężny protest mieszkańców, których też nie wzięto pod uwagę i bardzo poważne według nas zastrzeżenie, że pan wojewoda, pan burmistrz, przeznaczając teren w centrum miasta, który jest własnością prywatną, nie dba o interesy miasta, ponieważ mamy własne tereny pod galerię, a pan burmistrz przez ten ponad rok nie spróbował sprzedać tych terenów po to, żeby chociażby uzyskać środki, żeby spłacić części długi miasta, które zaciągnął. Więc są to ewidentnie, naszym zdaniem, działania na niekorzyść interesu publicznego, a tego burmistrzowi nie wolno robić.
Także no są, jest wiele niepokojących rzeczy w mieście, łącznie z zastraszaniem mieszkańców, o czym mówiliśmy. A ja już nie mówię o tym, że po ostatniej sesji jednemu z naszych radnych przebito opony, niepełnosprawnemu radnemu, więc robi się taka bardzo nieciekawa atmosfera i ja bardzo się cieszę z tego tytułu, że wszyscy stoimy na straży przestrzegania prawa i oczekujemy również, że pan burmistrz będzie tego egzekwował. No, ewidentna arogancja, ewidentne działanie takie to jest przeprowadzenie mimo pisma wojewody, który zwrócił się do burmistrza. Skierował pismo do wszystkich radnych i do burmistrza skierował pismo, w którym prosił, właściwie żądał, żeby nie dalej nie procedować tego planu, poczekać na wyrok sądu. Tak. Dlatego, że przy przeprocedowaniu tego planu może zaistnieć sytuacja, w której na przykład inwestor będzie żądał odszkodowania od wielomilionowego od miasta. To są interesy, pan burmistrz zapomniał, że wszystkie decyzje to są pieniądze mieszkańców miasta, to nie są pieniądze burmistrza, który może sobie tak je po prostu wydawać. Więc to są bardzo poważne zastrzeżenia, ale jest jeszcze jedno bardzo poważne zastrzeżenie, z którym prokuratura ostatnio wystąpiła do pana wojewody. Ten teren został przez burmistrza w 1997 roku, nie tego, tylko pana burmistrza Warzochę, sprzedany łącznie z ulicą miejską, co jest ewenementem. Ustawa z 98 roku mówi o tym, że nie wolno zajmować dla celów prywatnych przestrzeni publicznych. Ulica jest przestrzenią publiczną. Ulica miejska została sprzedana. Czyli te ulice trzeba by odzyskać na rzecz miasta. Tak, i prokuratura zwróciła się do pana, ponieważ burmistrz tego nie chciał zrobić, a zwracali się do niego o to radni. Więc zwróciła się prokuratura do pana wojewody o odzyskanie tej ulicy jako przestrzeni publicznej, a ta ulica w projekcie dekady jest zabudowana budynkami dekady. To ta słynna szklana ulica, tak? Tak, tak, tak. To właściwie nie ulica, bo tak naprawdę jak państwo się przyjrzycie projektowi, to jest wjazd do parkingu podziemnego, więc to mówienie, że to jest zachowanie ulicy, nie jest zgodne z prawdą. Sprawa jest w toku. Do rozmowy z naszymi gośćmi wrócimy za chwilę. W Loży wracamy do rozmowy z opolskimi parlamentarzystami. Katarzyna Czochara, Prawo i Sprawiedliwość, Rajmund Miller, Platforma Obywatelska. Pani poseł, taki temat, z którym pani jest związana od samego początku działalności politycznej jeszcze w sejmiku. Aleksandrówka w Jarnołtówku. Zamknięta w tej chwili, tak, ale z planami na przyszłość. Tak, oczywiście w dalszym ciągu są plany na przyszłość. Jest gotowa koncepcja na działalność tejże placówki. Są również w tej koncepcji dodatkowo wskazane środki zewnętrzne, środki unijne, z których można by było skorzystać w celu przeprowadzenia standaryzacji tejże placówki. Natomiast to, w jakim kierunku rzeczywiście ten temat pójdzie, tak naprawdę teraz tylko i wyłącznie zależy od marszałka Kolka, który jest tutaj osobą w naszym województwie najważniejszą, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. I ta placówka też, zapewne państwo wiecie, podlega pod marszałka Kolka. Ja liczę na to, że wszystkie te rozmowy, które były do tej pory prowadzone, wszystkie te działania, które prowadziliśmy również wspólnie z panem marszałkiem Kolkiem, przyczynią się do tego, żeby ta placówka mogła w najbliższym czasie znowu być reaktywowana i żeby mogła świadczyć te wszystkie usługi zdrowotne, o których mówiliśmy. Oczywiście poszerzone te usługi miałyby być. Ja tutaj jeszcze chciałam dodać, że też taki powstaje bardzo ambitny projekt utworzenia klastra prozdrowotnego, klaster turystyki prozdrowotnej z wykorzystaniem zasobów endogenicznych naszego terenu i w ten klaster miałaby również być wpisana Aleksandrówka. Także jeśli chodzi o tą kwestię, naprawdę są bardzo duże możliwości, ale to też tutaj tak naprawdę decyzja ostateczna należy do pana marszałka i zarządu województwa opolskiego. No ja tutaj oczywiście, korzystając z tej możliwości, chciałam złożyć taki apel. Publiczny apel do pana marszałka, żeby... Marszałek Kolek na jesieni był tutaj, u nas i mówił, że będzie się z panią kontaktował, będziecie rozmawiać. No powiem szczerze, że jakoś tak nie do końca udaje nam się
spotkać i rzeczywiście w tej tematyce konkretnie porozmawiać. Ja oczywiście w momencie, kiedy pan marszałek znajdzie ten czas, jestem gotowa wszystko zostawić i rozmawiać w tej tematyce, tym bardziej, że już niebawem ruszają również środki unijne w ramach RPO, z których również mogłaby skorzystać to taki, to nasza właśnie Aleksandrówka. Na tak zwane miękkie projekty, czyli właśnie te związane z takimi społecznymi tematami. Panie pośle, to pan jest... Ale ja jeszcze tutaj też chciałam dodać, że prowadziłam również rozmowy w NFZ-cie, jeśli chodzi, bo dużym takim problemem były te kwestie związane z późniejszą, tak, z późniejszą z tym prowadzeniem takim bieżącym, no jeśli chodzi o środki w NFZ-cie, te środki na pewno znajdą się tu, tylko musi być też dobra wola ze strony Zarządu Województwa Opolskiego. Zapewne pan poseł Rajmund Milech, który lekarz, zaangażowany mocno w walkę z nadwagą. Czy taki klaster turystyczno-zdrowotny to jest dobry turystyki pomysł? Prozdrowotnej. A ja myślę, że po pierwsze tak, każde działanie, które wpływa na rozwój tego typu placówek w naszym województwie, czy uchronienie jest ich bytu, jest bardzo dobre. Myślę też, że sam pomysł klastrów to jest pomysł, który sprawdził się w wielu krajach za granicą. I myślę, że dojdzie do takiej rozmowy, bo znając doświadczenie pana marszałka Kolka i jego nastawienie do opolskiej służby zdrowia, myślę, że jeżeli będą możliwości finansowe, jeżeli faktycznie nic się nie stanie z NFZ-ami, bo nie wiadomo jeszcze, co będzie z NFZ-em, prawda? Tego nie wiemy, jakie dokładnie są plany Ministerstwa Zdrowia. Więc ja jestem dobrej myśli i myślę, że przy zaangażowaniu pani poseł ja również deklaruję swoją pomoc w tej kwestii i udział w rozmowach i myślę, że to powinno skończyć się pozytywnie. Ja tylko chciałam dodać, że jeśli chodzi o kwestię utworzenia tego klastra prozdrowotnego, tej turystyki prozdrowotnej regionu naszego, to jest kwestia, którą podjęliśmy jak gdyby z inicjatywy osoby, która jest też bardzo mocno zaangażowana w kwestię przywrócenia działalności Aleksandrówki. Mieliśmy kilka spotkań po stronie czeskiej i tutaj jak gdyby na ten moment nie angażowaliśmy jeszcze pana marszałka Kolka w tą sprawę utworzenia tego klastra prozdrowotnego. Ale Czesi, rozumiemy, są zainteresowani. Tak, Czesi są zainteresowani jak najbardziej, jeśli chodzi o stronę czeską. Jak najbardziej są zainteresowani, chcieliby w taki wspólny projekt wejść. Oczywiście ten klaster miałby szeroki zakres, nie tylko działalność Aleksandrówki, ale tutaj też pojawia się, tu chodzi o tereny pogranicza polsko-czeskiego. Wiadomo, oni mają góry, my mamy jeziora. Tak się my, mamy też, my mamy też góry, my mamy też wspaniały mikroklimat. Jak się okazało, mamy złoża wód geotermalnych. Jak się też okazało, mamy złoża wód leczniczych i w takim kierunku zamierzamy, jeśli chodzi o działalność tego klastra, właśnie iść. Wykorzystywać to, co tak naprawdę mamy w zasięgu dłoni. Czyli jest szansa, że Aleksandrówka stanie się częścią dużo większego projektu. Do rozmowy z naszymi gośćmi wrócimy za chwilę. Wracamy do rozmowy z Katarzyną Czocharą, posłem Prawa i Sprawiedliwości, i Rajmundem Millerem, posłem Platformy Obywatelskiej. Parlamentarny poniedziałek. Mówiliśmy o zdrowiu, a teraz może o gospodarce. Co dobrego w gospodarce w Prudniku? Wiemy, że strefa prudnicka, ta strefa ekonomiczna została poszerzona, tak? I Amerykanie wkroczyli. Tak, tak. Z czego bardzo, bardzo się cieszę, bo jeszcze będąc w sejmiku cały czas bardzo mocno podkreślałam, że jednak powiat prudnicki, ale nie tylko, powiat prudnicki, głubczycki, czy tam też nyski, no to były takie tereny półksiężyc biedy, gdzie tak naprawdę konieczne były niezbędne działania takie odgórne, żeby wspomóc te tereny, żeby te bezrobocie, które tak naprawdę było bardzo wysokie, obniżyć, zniwelować. To, że 28 grudnia tak naprawdę ta informacja ukazała się w dzienniku rządowym, że tereny po Frotexie zostały objęte specjalną strefą ekonomiczną, to jest bardzo duży impuls dla mieszkańców Prudnika, bo w przyszłości może powstać tam ponad 500 miejsc pracy, a o to tak naprawdę chodzi, żeby mieszkańcy poszczególnych regionów mogli w
w swoim miejscu zamieszkania, pracować, godnie zarabiać, godnie też żyć. Dlatego moje zaangażowanie w tej sprawie było bardzo duże. W przeciągu tak naprawdę paru miesięcy udało mi się załatwić tą sprawę. Oczywiście rozmowy były prowadzone na najwyższym szczeblu. Przedstawiałam sytuację, jaka dotyka nasz region, i tą sprawę udało się tak naprawdę w bardzo szybkim tempie załatwić. Coś, co normalnie trwa 3 lata, udało się załatwić w przeciągu parę miesięcy. No, o czym informowaliśmy całkiem niedawno. Dla Nysy taką szansą ma być strefa w Radzikowicach plus obwodnica. No tak myśleliśmy, że po to były takie zabiegi. Ja zabiegałem w poprzedniej kadencji o zmianę decyzji rządu w sprawie budowy obwodnicy Nysy i w ogóle budowy obwodnic, ponieważ udokumentowaliśmy to w czasie rozmowy z premierem, że może lepiej nie budować jednej czy dwóch tras szybkiego ruchu, a dać obwodnice tym miastom, dla których te obwodnice są będą komunikowały strefy ekonomiczne. I taka decyzja została wydana dla 13 miast w Polsce, między innymi dla Nysy. Szkoda, że decyzje obecnych władz miasta odbiegają od tego, co zamierzaliśmy zrobić, dlatego że na zakup FSO wydano 22 miliony i tak jak Państwu powiedziałem, to jest tylko zakup terenów wieczystej dzierżawy. Natomiast ta strefa, którą mamy w Radzikowicach, to jest 150 parę hektarów położonych bezpośrednio przy obwodnicy i tam koszt uzbrojenia to jest około 8 milionów, a przypomnę, że w Urzędzie Marszałkowskim czekają zapisane pieniądze dla Nysy na dozbrojenie tej strefy. Ja zazdroszczę pani poseł i zazdroszczę, że tak się rozwija Prudnik, że tak się rozwija Skarbimierz, że widzimy dzisiaj, że inwestorzy chcą inwestować w tereny przygotowane, nie zdegradowane, nie zniszczone. Rolą miasta nie jest budowanie hal. Rolą miasta jest pozyskiwanie inwestorów i my taką szansę mieliśmy, ponieważ dzisiaj hale się buduje sobie sam inwestor. Najczęściej pod własne potrzeby. To jest szybki proces. No szkoda, że w Nysie się tak nie dzieje. Zazdroszczę nawet burmistrzowi Otmuchowa, który nie wykładając ani złotówki załatwił strefę i tam za chwilę powstanie duży zakład, który będzie produkował zakład papierniczy, który zatrudni 400 osób. Niestety zostajemy w dalekim tyle. Radzikowice nie są uzbrojone? Nic się tam nie dzieje? No na Radzikowicach jest wysokie napięcie, jest woda, a jest gaz, brakuje tylko kanalizacji. A więc no, to była kwestia decyzji burmistrza, który nie chce uzbroić Radzikowic. Chyba tak trochę dozbroić. Czy dozbroić? Rozumiemy, że to koli w oczy, te FSO w centrum Nysy? Może dlatego? To znaczy, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że dzisiaj nie ściąga się przemysłu do środka miasta. Nie po to budujemy obwodnicę, żeby znowu ściągać tiry do miasta. Tym bardziej, że mamy ten, bo gdybyśmy nie mieli tej strefy, to byłaby zupełnie inna sytuacja. Kupiono teren zdegradowany, kupiono teren bez zrobienia dokładnej inwentaryzacji. Włożono już tam w ten teren mnóstwo pieniędzy, zadłużono miasto, podczas gdy ta polityka naszym zdaniem powinna zupełnie inaczej wyglądać. Jeszcze raz przypomnę o tym, że burmistrz nie podjął przez ponad rok próby sprzedaży własnych terenów, że o poprzedniej inwestycji, o której mówiliśmy, to są działania dla prywatnej firmy. Więc to są rzeczy zaskakujące, że jak włodarz miasta może myśleć o interesach prywatnej firmy, a nie myśli o interesach miasta. Pani poseł, wygląda na to, że burmistrz Kordian Kolbiasz, którego musimy koniecznie zaprosić w najbliższym czasie, zjednoczył wszystkich przeciwko sobie. Pani też patrzy krytycznie na to, co się w Nysie dzieje? No, jeśli chodzi o te kwestie, o których wspominał pan poseł Miller, no to oczywiście ja uważam, że włodarz danej gminy powinien robić wszystko, żeby gminę, poszczególną gminę nie zadłużać, jeżeli jest jakakolwiek możliwość, jeżeli ma się tereny, które, gminne tereny, które można wykorzystywać, no to w określonych celach oczywiście, to przede wszystkim powinien w takim kierunku iść. No, także tu akurat w tej kwestii przyznaję rację. Do tej pory nasi goście byli zaskakująco zgodni jak na koalicję i opozycję, ale za chwilę porozmawiamy w ostatnim wejściu o wielkiej polityce i tu może już tej zgody nie będzie. W Loży Radiowej wracamy do rozmowy. Gośćmi poseł Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Czochara oraz Platforma Obywatelska poseł Rajmund Miller. I teraz troszkę na finał wielkiej polityki. Kryzys sejmowy został już zakończony, pani poseł? Tak.
całe szczęście został zakończony. Ostatnie posiedzenie Sejmu odbywało się w normalnych warunkach. Mogliśmy normalnie pracować. Odbywały się prace w komisjach, zespołach parlamentarnych. No i oczywiście obrady na sali plenarnej. Wszystko odbywało się w normalnych takich sejmowych warunkach. Panie pośle, tak opozycja też to odbiera? To znaczy myślę, że tak, natomiast jesteśmy nadal opozycją i naszym obowiązkiem jest wskazywanie na przykłady czy ewidentne zachowania, w których jest łamana konstytucja i tutaj będziemy bardzo konsekwentni. Możemy krytykować sprawy gospodarcze, możemy dyskutować na tematy rozwiązywania problemów społecznych, natomiast będziemy bardzo twardzi, będziemy pokazywać każdy przykład, w którym będzie zagrożenie dla zapisów konstytucji i będzie zagrożenie dla demokracji w naszym państwie. Czyli czego oczekujecie teraz, że co się będzie działo? Znaczy oczekujemy, że zarówno marszałek będzie prowadził inaczej posiedzenia Sejmu, a PiS jako partia, która ma większość, nie będzie wykorzystywała tej większości dla łamania zapisów konstytucji, dla niszczenia instytucji takich jak to zrobiono z Trybunałem Konstytucyjnym, nie będzie zawłaszczała pozostałych instytucji, tak jak zrobiono to z prokuratorą, jak zrobiono to ze służbami cywilnymi, a w tej chwili próbuje to zrobić sądownictwo. Pani poseł? No oczywiście tutaj, jeśli chodzi o te kwestie, o których pan poseł Rajmund Miller raczył wyliczać, mamy odmienne, całkowicie odmienne zdanie. To są sprawy, które tak naprawdę, jeśli chodzi o sądownictwo, prokuraturę, to tak naprawdę wymagało tak naprawdę naprawy, bo jeśli chodzi o funkcjonowanie tych takich najważniejszych komórek państwowych, no naprawdę miały przez ostatnie lata wiele do życzenia. Przecież pan poseł na pewno dobrze wie, ile mieszkańców Opolszczyzny czy mieszkańców krajów z naszego kraju skarżyło się na to, w jaki sposób działają, czy działały sądy, czy prokuratury. Także te działania, które tak naprawdę są przez nasz rząd realizowane, również w tym kontekście, są po to, żeby poprawić funkcjonowanie państwa i poprawić jakość życia mieszkańców Polski. A jeśli chodzi o taki może swego rodzaju apel, to w takim razie ja tutaj też do pana posła zaapeluję o to, żeby porozmawiał z posłami Platformy Obywatelskiej i w momencie, kiedy obradujemy w Sejmie, kiedy mamy czas na zadawania pytań w temacie, w konkretnym punkcie porządku obrad, żeby te pytania były tematyczne i merytoryczne, żeby w momencie, kiedy można składać wnioski formalne, żeby to były wnioski formalne, a żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, kiedy notorycznie łamany jest regulamin Sejmu i w takich sytuacjach marszałek Sejmu, i to jest obojętnie, czy to marszałek Kuchciński, czy to marszałek Brudziński, czy to pani marszałek Kidawa-Błońska, no niestety muszą zastosować regulamin, karając posłów, bo takie sytuacje się, panie pośle, zdarzają i z wiadomych przyczyn. Ta sytuacja, która miała miejsce 16 grudnia, ona nie była precedensem i to rozwiązanie zastosowane bezpodstawnie. Oj, coś czujemy, że tak, kryzys został zakończony, ale to nie znaczy, że przed nami nie będą kolejne kryzysy. Tak to jest parlamentaryzm. Tak, no ja zapowiedziałem i my zapowiadamy, że będziemy pilnowali przestrzegania prawa. A ja tylko przypomnę państwu, bo ja... A marszałek będzie pilnował, żebyście przestrzegali regulaminu. Tak, ale ten sam marszałek, ja sam, że tak powiem, padłem ofiarą działania pana marszałka. Ten sam pan marszałek dopuszcza do sytuacji, w której posłowie PiS-u przeszkadzają nam z sali, a udaje, że nie słyszy, a potem zabiera nam czas. No więc tak naprawdę, pani poseł, to nie jest tak do końca, ja myślę, jak pani... Panie pośle, a ja myślę tak, że każdy powinien uderzyć się w pierś,
Ja powiem tak, ja nie stosuję takiego zachowania, żeby przeszkadzać komuś innemu w trakcie, ja kiedy jest na mównicy. Nie, ale ja w takim razie apel do wszystkich, żeby uderzyć się w piersi w momencie, kiedy ktoś prezentuje swoje zdanie na mównicy sejmowej, żeby nie przeszkadzać. Natomiast to powinno dotyczyć danego punktu. To nie powinno odbiegać od tej rzeczywistości, która jest akurat w danym momencie w Sejmie. Musimy już kończyć, jak będzie wyglądało życie parlamentarne. Jeśli chodzi o marszałka Kuchcińskiego, pana marszałka Kuchcińskiego, jest naprawdę marszałek, który wykazuje się wyjątkowo dużą cierpliwością i można by rzec... Choć pewnie opozycja by się z panią nie zgodziła. Akurat tu się nie... Ja tylko przypomnę, pani poseł, dlaczego będziemy tak działali. W moim biurze, po to, żeby nie zapomnieć, wisi fragment naszej ślubowania. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności interesów państwa, czyli nie wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli i przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli państwo będziecie przestrzegać konstytucji dotychczasowych praw, to tak będziecie mieli... Dziękujemy za rozmowę. Katarzyna Czochara, Prawo i Sprawiedliwość, Rajmund Mier, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję.